No, dzień dobry Państwu. Jesteśmy dzisiaj 18, prawda? 18 lutego i mamy dalej piękną zimę w Gdańsku. Jak widać, tutaj śniegu znowu ładnie nasypało. Kunegunda cała biała, w białym kołnierzyku, z białą czapą. Jak widać, jest ładnie u tego dekorowana. No widocznie i dobrze. Nie narzeka, zimno nie jest. No było minus 8 dzisiaj rano. A teraz jest podobno, ma być minus 3. Ale zaraz się dowiemy tutaj. O, tutaj mamy ładnie wszystko pokryte piękną, świeżą kołderką śniegu. A tu mamy dom pod gawronem, wiadomo. Tam się świeci lampa już. I proszę Państwa, ile tu jest na tym termometrze, zaraz zobaczymy. Termometr pokazuje minus 4, no. To w słońcu będzie zaraz cieplej. Także minus 3 to może dojść, prawda? Idziemy dalej. Idziemy dalej. Proszę Państwa, no. Do naszej chaty. A, o, lampa się już zapaliła. Chociaż słońce świeci, lampa też się świeci. No tak te lampy mają, że one się na czujnika zapalają. I trzeba będzie trochę podśnieżać jak zawsze, bo to wiadoma rzecz, stolica. Odśnieżanie trzeba zacząć. O, tak. Będziemy to robić. Jasne. No tak inaczej się nie da, no bo trzeba zacząć od odśnieżania. Idziemy po szufla. Idę do basenu. Och, tak jest. No, idziemy odśnieżać dalej. Aż do furtki trzeba będzie, nie? O, tu jest mokro, cholera, woda. Ale trochę tu położymy. Obadamy, jak jest. Tak się odśnieżyliśmy. Troszkę odśnieżyliśmy. I dobrze jest. Jak widać. No. Takie rzeczy trzeba robić na co dzień. Odśnieżać swój dom. Pozdrawiamy z Gdańska. Redaktor Pomorskiej Telewizji Narodowej. Sławomir Ziemblicki. A dzisiaj jeszcze będę miał nagranie na temat naszej gdańskiej służby zdrowia, no w ogóle służby zdrowia.
bo ludzie chorują, ale tylko na COVID leczą, nas innego nie chcą. Pozdrawiam. Sławomir Ziembiński, Czerwony Korsarz, ahoj.